No i zobacz. No, na razie jest ok, ale to dlatego, że odłączyłam laptopa. Dobra, na razie skieruję kamerę na nas. Zrobimy taką nutkę tajemniczości. Co my tu robimy? Co tam jest? Co zaraz pokażemy? Gdzie ja jestem? Czemu się odsuwasz ode mnie? Przepraszam, bo ja próbuję tak nakierować. Wbiłaś mi nóż! Ała! Nie umiem sterować. Przepraszam. No to... O Jezu, w ogóle się nagrywa, nie? Zapomniałam, że ja przecież włączyłam nagrywanie. Co zaczynamy? Mhm. Hej wszystkim! No i hej, no i hej wszystkim. No i hej wszystkim. Ja nie umiem się witać z ludźmi. Przywitaj się za mnie. Ja mam powiedzieć, tak, twoją formułkę. Powiedz cały początek. I że jestem z tobą. Nie masz, że to tak? U mnie. Dobrze. No to mów kiedy. No. Teraz. Już? Bo mi się teraz laptop rozładuje. Zanim dobrze, przyruszamy. Już ostatni raz już powiem już. Start. Akcja. Cześć wszystkim, ja jestem Karla, a ze mną jest Kami i nagrywamy oprowadzanie po naszym serwerze na Minecrafcie, tak. Hej! No. Może sobie też przywitam. Tak, jest to odcinek na moim kanale, jakby ktoś jeszcze nie zauważył, bo się witała z wami Karla. Tak. No, ja mam w tym większą wprawę. Tak, ona się lepiej zna. Dobra, wracamy do tego normalnego widoku. O, właśnie, dzięki, że mówisz. No. Więc co, jesteśmy na naszym pierwszym serwerze. Wspólnym, który tak stworzyła Karla. I przed wami jest jego zacna nazwa postaci napisu. Tak, która wiąże ze sobą historię, ponieważ zakładając serwer, wszystkie nazwy, które chciałam użyć, były zajęte, więc wymyśliłam, że kurde beleno. Tadam, cała historia serwera. A ja do tej pory jej nie znałam. No widzisz, a w ogóle nie zapytałaś. Karla ma oryginalne nazwy serweru, więc... No i cóż, zaczynamy, nie? Mówiłaś już, że to będzie oprowadzający odcinek. Tak, chyba wspomniałam. Tak, więc pokażemy wam, co tutaj się zadziało, co zbudowałyśmy. No opowiemy. Co więcej, może coś poopowiadamy, jak nam się coś przypomni? Jakieś śmieszne sytuacje. Tak. A były jakieś? Ja już nie pamiętam. Ale może się coś przypomni. W ogóle tu mamy dziurę. Tak, właśnie też widzę. To pewnie Edzio. Tak. Bo on kocha dyrta. W ogóle może wspomnimy o tym, że to, co tutaj widzicie, to jest nasza pierwsza baza, bo mamy jeszcze jedną. Tak, mamy dwie bazy. Która jest jakieś 3000 kratek stąd, albo i tej. Ciekawe, dlaczego może... tak daleko? Bo jestem lamą i zmieniłam coś tam w ustawieniach serwera i nie mogłyśmy otwierać. Nie, bo przecież tutaj są same góry. A, nie ma. Też. Tak, i są same wyspy, żeby gdziekolwiek coś znaleźć nowego, musiałyśmy udawać się w mega, 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 mega długie podróże. Dokładnie. To zaczynamy od domku, co? Czekaj, bo ja mam jakąś dziwną kamerę. Co masz? Oj, bo nie taką kamerę miałam. Pokażę wam od góry na razie. Taki tam prosty domek, taki klocek trochę. No, pierwsze budowlenie było zbyt piękne, bo nie miałyśmy dużo surowców, trzeba było się szybko zabezpieczyć przed tymi wszystkimi potworkami. A ile razy zginęłyśmy? Na początku, tak. Na początku ognia to tutaj była taka górka i my się tam wkopałyśmy i mieszkałyśmy w dziurze. Dziupli, tak. To była górka, to była chyba potężna góra. No, i myśmy to wszystko skopały. Tak, i to wszystko zostało skopane. Tak samo tutaj, potem ten napis. Pamiętam, jak kopałam tego dirta. A potem łatałam. No nie mamy co robić. Tak, my nie mamy co robić w swoim życiu, kopiemy dirta w Minecrafcie. Tak. Dobrze, co pokazujemy dalej, co? Tak, wejdziemy do domu. A, do domu, dobrze. No, bo od domku chyba, nie? No, no tak. To nasza kuchnia i salon chyba. Chyba tak, taki przedpokój, tak. Nie wiem. Coś w tym rodzaju. Piecyki. No i na górze mamy dwa pokoje. Jeden jest Karli, chodź tutaj, otwórz drzwi. Proszę bardzo, mi, proszę się... W którym nie, jest stolik i skrzynka. Bo zabrałam łóżko. Tak jest. No. Masz coś w skrzynce? Nie, nie mam nic, zabrałam wszystko. Wszystko zabrane. Bo my się wyprowadziłyśmy, więc nie spodziewajmy się cudów. Ale jakby tak ktoś kiedyś właśnie zbił na nasz serwer, to miałby już gdzie mieszkać. Dokładnie. Bo by się gdzieś mniej więcej w tych okolicach zespawnował. A to był mój pokój pierwszy i ja mam taki sufit, patrzcie, otwarty na świat. Wszystko widać z niego. Znaczy, no, widać z niego niebo. Mhm, też taki miałam, ale sobie zabudowałam. Tak, teraz zabudowałam sobie sufit.
Ja nie lubię być otwarta na świat. Ja kaszą okna. No. To teraz magazyn najpierw chyba. A, magazyn, dobra, bo magazyn jest na dole. No to prowadź, no, no prowadzaj. Domek. O, a nasza kopalnia? Tutaj ma nic robić. Jaki tam nie był? A ile diamentów się tam nakopało? A ile się nakopało w ogóle? Tak, to jest nasz magazyn. Gdzie są kurczaki, bo ja kocham mieć kurczaki w magazynie. Magazyn jest bardzo fascynujący w ogóle. Same skrzynki. Magazyn budowała Karla w ogóle. Dom też. Tak. Główny nie, do... Ja w środku urządzałam, ty budowałaś całą bryłę chyba o. domu. Ja ten drugi dom budowałam. Tak więc to jest mój klocek. Nie przybliżasz mi tego klocka. Ja mam drugi. To prawda. Wcale nie wygląda jako bryła bardziej skomplikowanie, więc... No. Skrzynki są prawie że poopróżniane, bo takie potrzebniejsze rzeczy pozabierałyśmy sobie do nowej bazy, bo jak widzicie mamy tutaj tą Ender skrzynkę magiczną. No. Więc tak. Tak to wygląda. Jakieś tam... Ale coś tutaj zostało, sporo nasion i toniczek. Bardziej mi się podoba nasz nowy magazyn. Tak. Bo jest duży i ma fajne oświetlenie. Mhm. Tu mamy kominek. Tak. Ostatnio jak... A, to może opowiem w nowej bazie o tym, tak. Co... O, nasza farma! O, automatyczna! O nie, jak się na... cała pusta. Nie! Bo ja tutaj nie zbierałam i nie słyszałam, pamiętasz? No, też mi się właśnie coś jeszcze tak... Jeszcze się ciebie pytałam, czy mogę nie siać. No. Ale mamy marchewki, więc możemy zasiać. No i nie pokażemy, jak jest automatyczna. No pokażemy, o proszę, dźwignią. Tak. O! Proszę, patrzcie. I tak się właśnie zbierało. No, się nieźle napracowałyśmy tak. Przy budowaniu tego, bo ja źle obliczyłam na początku. Oj tam. Ale ważne, teraz jest że dobrze. Jest i działa. No. I w nowej bazie nie mamy takich bajerów. Bo już nam nie potrzeba aż tyle jedzenia. Już nie za dużo mamy go po prostu. Tak. Harkoczy, bo tam jest nasza... A jeszcze to jest ten pokój, ale... To jest taki... Tu był enchanting, ale nie ma. No, bo no. Zabrałam. Ale Karla wszystko zabiera. Tak, no po co ten mamy marnować? A, tu jest kopalnia. Kopalnia? Spawner zombie. A, no. Spawner zombie? Za wieki tam nie byłam, kurczę. Ja tutaj nawet z nimi nie korzystałam ani razu chyba, tylko raz poszłam zobaczyć. Wow, a zapomniałam, że to jest drabinka. Ale było to jakieś dziwne systemy ja tutaj wprowadzałam, nie ale wiem o co nie chodzi. Ma zombie. Jezus, ale nie się straszyłam z... ciebie. Przepraszam. Tak weszła, o, jest zombie, o proszę. Teraz o. Jest. Nie, bo jest zombie. Ta woda tu nie powinna chyba być, bo wtedy... A nie, no spawnują się jakoś. Oni wpływają do nas i jest okej. No. Najgorzej jak mały się trafi. O, to uciekamy stąd. Idziemy, no. Jeszcze zerkniemy na szybko do kopalni i idziemy dalej, bo mamy dużo... Zablokowałam się. To ja właśnie też. Ale jeszcze mamy tajemne przejście do tej takiej... do tej chatki takiej tam, przy tej arenie. A i to jest tu? No. Tylko musimy wyjść z kopalni. A to najpierw kopalnia już, jak ja tu jestem, nie? No dobrze. Więc takie zejście nieobudowane. Czekaj, bo... O, dobra, mam cię. I wszędzie są znaki, bo jak nie miałam mapy, to się wszędzie gubiłam. Mhm. Jest jakaś stara jaskinia, a tutaj chyba niżej jest kopalnia jeszcze. No, taka dosyć spora. W kopalni nie ma nic ciekawego, ale... Ale warto pokazać, jak się organizujemy. Tak, pokażę, bo tam też ładnie chyba troszkę udekorowałam wejście do kopalni. No schodki są, to tak, już jest progres. Tutaj jest, patrzcie, jak profesjonalnie. Tutaj są takie drzwi ładne z akacji. I te moje plusiki. Tak, to są nasze plusy oznaczające wejście. Tak, bo kiedyś się gubiłyśmy strasznie w tej kopalni. Ja to ciągle się gubię. Dobra, nie będziemy się zagłębiać dalej, bo... No właśnie, tam dalej są... Przepraszam, ale tam jest płytka. Tam dalej są same tunele, więc... Co ja będę wam tunele pokazywać? W skrzynce coś mamy? O, żelazo zabieram. O, łóżko, zabieram. Dobra. I co tu jest? Chociaż to chyba twoje było łóżko. Tak, bo ja w kopalni sypiałam, wiecie. Wygoniłam ją z domu i powiedziałam iść kopać diamenty. Tak. Nie wracaj do domu bez. Bo jak Karla była na górze, ja na dole, to... No, chodziłyśmy spać, bo musimy się wyspać, żeby się wyrobił dzień. To idziemy do domu. Wszystko poznaczone, w korytarzach nie da się zgubić. To dobrze, że tu zrobiłaś te znaki, bo teraz jakbyśmy tu wróciły, to byśmy chyba, kurde, nie wyszły stąd. I gdzie jest to wejście? No tu, zaraz po prawej. O tu. A. O tu. No to teraz zapraszam. Przejdziemy tajnym przejściem, chociaż mogłyśmy... Czy ja słyszę pająka? Kurczak! Kurczaki wszędzie! Co za nic pająka. Jak gdzieś widziałam kurczaka, to wiedziałam, że Karla tutaj była. Tak, to mówi taki... Znak rozpoznawczy. Mhm. To myślę, że zrobimy z tego dwa odcinki.
No, sporo tego będzie. Jeden będzie z tej miejscówki, a drugi z tamtej, bo widzę, że już jest 11 minut, to akurat tak to... po 20 minut wyjdzie na odcinek. No, tutaj też mamy łóżka, ale już ich nie będę zabierać. Tak, to nasze tajne przejście do naszej areny. Walki. Tak. Aha, ja nie mam tego swojego. Czego swojego nie masz? Wyposażenia. A, bo tu nasz spawner. Jesteśmy... Cały czas, no, nasz spawner piękny. Który działa. No, patrzcie, tu creepera bije, o, proszę. A, nie na mnie! Daj Bogu, że ktoś cię nie zabije. Nie, aha, zapomniałam. I krowa, co nam robi? Sami nie robi, żeby nam nie zjebali. No to co teraz robi? To teraz chyba kolejka, co? Czekaj, a ten, nasza chatka rybacka i stajnia z tyłu domu. Patrz, bo my w ogóle jakoś tak od tego. Lania. O, mój ulubiony przyjaciel. No dobrze, niech ci będzie. To może chodźmy do stajni. No to chodźmy do stajni. No to prowadź. Ja polecę, bo to są potwory. I tak by cię nie ruszyły. No ale dobrze, aha, jak wolisz. Bo ja się nie znam na tym trybie. Tu są schody piękne. I jest stajnia z jakiegoś projektu z internetu, z YouTube'a. Którą ty budowałaś, bo ja nie umiem. Tak, i to zajęło wieki, bo patrzyłam na ten film, budowałam. No. I mamy nawet koniki tutaj jakieś samotne zostały. Ten akurat nie ma imienia. Żadne chyba nie mają tu imienia. Bo wszystkie z imionami to zabrałam. Mhm. No nie miałyśmy chyba aż tyle tych znaczników do imion, się wydaje. Chociaż ta biała miała imienia? Nie, bo to tam trzy konie miały imiona chyba. Więcej. Z pięciu, to nie ma się z imionami. To ja nie pamiętam. Bo dwójka naszych pierwszych koni i potem chyba trójka ich dzieci. Była jakaś chyba Śnieżka, Krzemień i Drogi. Krzemień? No. Krzemienia, tak? Krzemień? Jak to odmienić? Nie wiem, jak Krzemienia. Odmienić to... No Krzemienia, to tego pamiętam, ale całej reszty nie. To co teraz? Lasy pokazujemy? O, zapomniałam o lasach. Jeszcze z tyłu no. Mamy wejście do meteru. Tak, które jest tak piękne, że w ogóle weź tego nie pokazuj. Jak ona nawet po ostatnim... Nie, po ostatnim wybuchu creepera tam chyba nawet jeszcze tego nie naprawiłam, bo mi się nie chciało. I mamy lamy. Tak, tutaj mamy, moi drodzy, laseł dębowy imienia wykopanego kobla. A co tu robi to i? Nie wiem. Wykopanego i kobla. Okay. No i tam są same drzewka dębowe. Nie wiem, ja mam jakąś fazę na robienie tych lasów, żeby mieć wszystko pod ręką. Zauważyłam. Jest to całkiem wygodne, bo nie trzeba nigdzie latać. I tu jest laseł akacjowy imienia drugiej wielkiej wyprawy, bo wyruszyłyśmy na wielką, długą wyprawę i znalazłyśmy wtedy akację. Dokładnie. Tylko niestety nie mamy jeszcze tych dżunglowych. Nie. No na starej bazie mamy, ale mamy trzy sadzonki, nie możemy tak za bardzo tego więcej... Aha, ale ja mam ten do dżungli przecież. Nie wzięłyśmy tych sadzonek? No chyba nie wtedy. Chyba tylko kopy wzięłyśmy. Po co my tu wlazłyśmy? Nie wiem, tak o, żeby pokazać. No tu piękne lasy. To jest laseł brzozowy imienia wykopanego. Czego? To teraz... To chyba miało wykopanego, no! Nie, coś tu się zepsuło. No dobra, to lecimy dalej, bo już jest 15 minut. A my nic. Tutaj mamy zwierzątka. Kurczaki, prosiaki, krów mamy mało, bo potrzebowaliśmy skóry, to ja się kiedyś tu udałam i powybijałam. I opcja, no to fascynujące. Każdy to ma. No ja je tu tak ten chciałam. Chodzę po płocy. Chciałam im pomóc, żeby się tu, wiesz, edukowały same. Już idę tam do ciebie, czekaj. No, jestem, pójdziemy. Tu jest nasza chatka rybacka. Tak jest. Też fascynująca budowla. No, najpiękniejsza z nich wszystkich. W skrzynce mamy Nemo. A, no, tam też pewnie połowę rzeczy była zabrana. No jeszcze mam... Aha. No jak to, co się sypialnia? A sypialnia jest na dole, zobaczcie, jaka fajna. Tak, bo my tu musimy mieć wszędzie łóżka. Karla robiła, nie? Sypialnia. No. Ja robiłam chyba piętro, Karla dół. No, już nic nie widać. Chyba zepsułam, bo za dużo klocków. Kradłam. Mamy poledynki, arbuzów. I kiedyś tutaj było zboże, no, nie? Tak. I te wszystkie marchewki i ziemniaki, ale potem ale zrobiłyśmy automatyczną. No i tutaj sobie łowimy rybki po mostach i w sumie to by było tyle z tej strony. No. Dalej mamy coś fajnego. No. Chyba naszą ostatnią budowę tutaj. No też mi się wydaje, że to jest chyba ostatnia, a potem się już przyniosłyśmy, bo już miałyśmy dosyć. Tak, zbudowałyśmy sobie, kurczę, super chatkę górską i kolejkę, na którą ciężko pracowałyśmy, a potem się wyprowadziłyśmy. Ta kolejka jest jeszcze niedokończona do tej pory, chciałam ci powiem. Moja część jest dokończona, moja droga. Zresztą dobrze, ale ja mówię tak ogólnie. Czyli... Ja mojej
Nie, ty swoją stronę dokończyłaś, ja nie dokończyłam swojej strony, bo powinnam dodać jeszcze trochę tych torów takich z czerwonym proszkiem. Przyspieszających. Nie! Jak to? No tutaj mamy gdzieś tam ścieżki, spawny pokazałyśmy, nic dalej nie mamy, nie? No nie, no to lecimy teraz kolejką chyba, co? Tak, pora na kolejkę. Czekaj, muszę sobie... Tak, o, już bo... chyba na koniec, bo... A tylko, który tu jest twój tor? Ten po lewej. Zresztą to za różnica. No bo jeden jest niedokończony. To wsiadamy? Czekaj, pomogę ci. Ale tu ja już mam jechać? No ale tak, tylko... To się chyba nie da, co? Co ty mi zrobiłaś? Da się. No to jedziemy. No. Tak. Tutaj tyle gór skopałyśmy też, tuneli musiałyśmy sporo narobić. Mhm. Masakra. Pamiętam to wszystko. Jakby to było wczoraj, co nie? Nawet ładnie to wygląda całkiem, muszę przyznać. No. Tutaj miałyśmy jeszcze pomysł, żeby to zalać wodą, ale potem stwierdziłyśmy, że to za dużo roboty. To, że oni teraz nie wiedzą, gdzie było. Nie widzą twojej perspektywy. No wiem, ale mi chodzi ogólnie, że tutaj to no, kolejką. Wiem, też miałam o tym powiedzieć, ale za szybko przejechałam, więc... No i tak to wygląda. I tutaj mamy trochę zimę. Taki klimacik fajny. W końcu chatka błyska, najlepiej jest jak śnieg sypie. Ale raczej... Chociaż to jest... No to żeby śnieg sypał, to musi deszcz padać. Okej. Okay. Słysznie wyglądałaś na wygodanie. Wyglądałaś tak samo. To są piękne schody. Tutaj chyba jeszcze mamy lamy. I mamy bombanki! Zbrałam sobie najwyższą górę pewnie. O Boże, pamiętam jak gdzieś... Jak krowa zrzuciła mnie stąd. I straciłam wszystkie swoje enchantowane rzeczy. I tak się zdenerwowałam. No. Że naprawdę. A to jest moja dziwna mini stodoła. Ej, a czyj to jest pies? To twój? Pewnie tak, bo ja przeprowadzałam psy. Tak, mój. Tu jest jakiś... Kuń. Tu mamy kuń. Halo? Ale on jest bez nazwy. Jest lama ze skrzydłami. No, bo ja chyba rozmnażałam. Tutaj był kiedyś krzemień i twój koń i chyba ich rozmnożyłam. O, siedzę na lamy. Szkoda, że nie można na lamy jeździć. No, szkoda. Na lamy chaj, bo one to uciekają. Tak, mamy bałwanki. One tutaj... Które robią tutaj śnieg właśnie. No idź. I chatka górska też z jakiegoś projektu internetowego, na którą się napracowałam, że ho-ho. Salonik. I poskacz do lopuszka! Jej! Super, o i na górze mamy takie skrzyneczki, taki skrzynkany chyba... magazynek fajny. Nic z nich nie ma. Nie, no szapeczki, jest patrzcie jaki w ogóle wypas. Nawet u siebie w domu tak nie mamy. Takich mebli. Muszę sobie chyba zbudować. Musimy, no musimy to poprawić chyba. O, ile tutaj rzeczy. Potrzebujemy coś z tego? Nie, wszystko raczej mamy. No, chyba tak. Śnieg możemy wziąć. To zrobimy bałwany tam. Ale i tak one znikają nam czy coś. No, chyba się prostopiają. Mogę? Jeszcze mogę. Pokażę jak mam tą chatkę z góry. Całość. Co ten bałwan robi za kurde... Właśnie z tego miejsca mniej więcej mi krowa zrzuciła, także... Pogrywam. Zobaczcie, jak tu jest wysoko. Nie, tu jesteś, kurde. A co? Dobra. Pokazuję tam. Ale... O, lama! Co ona tu robi? Co ten bałwan robi na dachu? Na dachu? No na dachu! Ten dołuj czy czegoś, nie wiem. Siedzi. O zwierzę, no, też ogląda tak jak my. Tak. No to co, myślę, że tą część chyba będziemy kończyć, nie? Bo są to już będzie wszystko. Są chyba wszystko, nic więcej mi się nie przypomina, żebyśmy też tu jeszcze miały. Mhm. Wartego do pokazania. Wiele tego ewentualnie... nie jest, ale jest. Wiesz co? Wiesz co, czego nie pokazałyśmy? Naszego pięknego mostu. Mostu? No mostu do nowej Krychów, do tej bazy. Ale to w kolejnym odcinku na początku może. No dobra. No. Bo już mam ponad 20 minut. Już nie będziemy się tam wracać, bez sensu. Zresztą i tak się wrócę, bo muszę sobie zrobić tego... teleporta. No dobra, to co, żegnamy się na razie, co? No, na razie żegnamy z wami. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Właśnie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i że chcecie więcej. I że nasze budowle wam się podobają i w ogóle. Tak. Także dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnej części już niebawem. Pa, pa! Pa, pa!